Cześć, z tej strony Mikołaj. Witam Was serdecznie w cyklu naszych poradników zakupowych, gdzie w najbliższych miesiącach będę Wam prezentował kilka ciekawych propozycji z każdego segmentu rowerów, od graveli przez szosy, MTB, trekkingi, crossy, elektryki, wszystko co popularne, co Was interesuje. Dzisiaj w pierwszym odcinku zajmuję się gravelami z kolekcji na 2024 rok i pokażę Wam 5 fajnych pomysłów na ciekawego, sprawnego gravela, którym po prostu fajnie się jeździ, który jest ciekawą konstrukcją i skupię się na modelach karbonowych. To jest ważne, że w tym odcinku pokażę Wam rowery dla bardziej zaawansowanych riderów, którzy cenią sobie niższą masę, nieco lepsze zachowanie się karbonowej ramy w terenie i po prostu, no wiadomo, jest to też związane z ceną, takie rowery będą droższe, natomiast tak jak powiedziałem, będą to maszyny, które no, będą już oferowały fajną kulturę jazdy w terenie. Natomiast warto mieć na uwadze, że wszystkie te marki, o których dzisiaj powiem, mają też te modele w wersjach aluminiowych, także jeżeli ktoś interesuje się nieco tańszym sprzętem, może bardziej dla osoby początkującej, albo na przykład woli rower, który ma być nieco bardziej uniwersalny w kontekście commutingu, podróżowania, no to wtedy można też rozważyć wersję aluminiową, bo zwróćcie uwagę, że zawsze aluminiowy rower ma więcej możliwości przypięcia bagażników, jakichś ciężkich toreb, czego karbonowa rama z reguły jednak nie może udźwignąć. No i tak samo, kiedy gdzieś tam rower przypinacie w mieście, opieracie go murek, barierki i tak dalej, też aluminiowa rama jest trochę taka bardziej no, gotowa na brutalne traktowanie. Także dzisiaj, tak jak powiedziałem, skupiam się na modelach z karbonu, gdzie jakby priorytetem jest jakość jazdy, ale pamiętajcie, że wszystkie te rowery, które Wam dzisiaj pokażę, mają też swoje wersje aluminiowe. Nie przedłużam, lecimy, zapraszam. Na początek Canyon Grizzle CFSL6AXS, czyli bardzo interesujący gravel z kolekcji niemieckiego producenta. Zwróćcie uwagę, że w kolekcji Canyona jest Grizzle, czyli taki bardziej przygodowy gravel, fajny do podróżowania, do jazdy w trudniejszym terenie oraz Grail, który jest stricte skupiony na ściganiu, na prędkości, na takiej efektywności. Natomiast Grizzle, pomimo tej całej swojej takiej terenowej aparycji, tej gotowości właśnie na podróżowanie, na bikepacking, jest rowerem też całkiem, bym powiedział, sportowym i też gotowym, żeby sobie gdzieś tam mocniej pojeździć. Także taki fajny, uniwersalny gravel, który ma też sporo miejsca na szerokie opony. Tutaj maksymalnie wchodzi 50. Także, tak jak powiedziałem, skuteczny, fajny, bardzo uniwersalny model roweru gravelowego. No i co jest, słuchajcie, niesamowite w Canyonie, no to jest to, że ten model sprzedaży, który oni mają, czyli to, że kupujemy bezpośrednio od producenta z pominięciem sklepu rowerowego, czyli z pominięciem jednego jakby podmiotu w tym całym łańcuchu dostaw, no to Canyon potrafi zaoferować naprawdę dobrą cenę za swój rower, bo zwróćcie uwagę, że jest to maszyna na karbonowej ramie, wprawdzie tej CF, czyli tej niższej w hierarchii Canyona, bo jeszcze jest CF SLX, ten jakby lepszy karbon, jeżeli chodzi o ramę Grizzla. Natomiast no, karbonowa rama, jakby nie patrzeć, z grupą SRAM Apex XPLR XS, czyli z elektroniczną bezprzewodową grupą napędową 1x12 w cenie 11 699 zł, no to jest naprawdę dobra cena, ale tak jak powiedziałem, wynika to z tego modelu sprzedażowego, który Canyon oferuje. No i tak naprawdę karbonowa rama plus grupa napędowa AXS to jest najlepsze, co w tym rowerze spotkamy, no bo pozostałe komponenty to są komponenty raczej dość podstawowe, koła, kierownica, mostek, wszystko co, no tak powiem, pozwoliło tą cenę zamknąć w tej atrakcyjnej jakby formie. Natomiast no, jeżeli ktoś szuka po prostu gravela, który jest karbonowy, jest już na fajnym napędzie, no to naprawdę jest to ciekawa propozycja. Kolejna propozycja to Cannondale Topstone Carbon Apex One. No i uważam, że no jest to jeden z najbardziej oryginalnych graveli na rynku. Akurat nie mówię o tym malowaniu, bo to malowanie samo w sobie jest ciekawe i myślę, że przyciągające uwagę. No ale fakt, że jest tutaj system Kingpin, czyli tej amortyzacji tyłu, tutaj zwróćcie uwagę, to jest ten punkt, który teraz wskazuję na telewizorze, no to sprawia, że no, nie ma drugiego takiego roweru na rynku. To jest autorski patent Cannondale'a, który gwarantuje, że tylne koło jakby imituje nam, tak jakbyśmy mieli no, rower full suspension, można powiedzieć w pewnym sensie. Mamy dodatkowe milimetry skoku i sprawia to, że po prostu takim rowerem wygodniej, bardziej komfortowo jedzie się po jakichś nierównościach, po jakichś korzeniach, czy powiedzmy duktach, które są wiadomo wyboiste. No, nigdy w terenie nie ma no, idealnego stołu. No, okej, zdarzają się takie szutry, które są świeże i nowe, ale generalnie no, potrzebujemy tego komfortu i właśnie Topstone jest w stanie to zaoferować.
To jest też rower na najnowszej grupie SRAM Apex, tylko że akurat nie Access, tak jak był Canyon, a Apex One, czyli na mechanicznej grupie Apex. I to jest w ogóle fajne, jeżeli chodzi o rowery na 2024 rok, to, że SRAM zrobił nowego Apexa, bo jest to grupa, która wnosi bardzo dużo ciekawych patentów, wnosi 12 biegów do jakby niższej grupy i jest to osprzęt, który będzie gwarantował odpowiednio fajną kulturę pracy, no a jednak jest tańszy i pozwala producentom zaoferować nam rowery w fajnych cenach, no bo zwróćcie uwagę, że rower z tak ciekawą karbonową ramą renomowanego producenta na osprzęcie 1x12 z kasetą o szerokim zakresie przełożeń, o szerokiej rozpiętości przełożeń. Do tego całkiem solidne koła, wprawdzie nic fenomenalnego, tak? No, ale to już jest taki zestaw, który pozwoli nam sprawnie jeździć w terenie. No i to wszystko w tym momencie w fajnej cenie promocji za 14 999 zł. No to naprawdę myślę, że jest spoko oferta i mi się osobiście ten rower wydaje ciekawy, no bo tak jak powiedziałem, ma w sobie coś, czego nie mają inne rowery na rynku, a to właśnie jest fajne, tak? Żeby nie mieć tego, co mają wszyscy, tylko żeby cieszyć się czymś, co jest oryginalne i właśnie Topstone to oferuje. Kolejny pomysł na fajnego gravela to Trek Checkpoint SL6 XS, rower amerykańskiego producenta, który jest no, ciekawym gravelem. Z jednej strony wydawać by się mogło bardzo prosta, taka klasyczna w formie rama, ale z drugiej strony bardzo zaawansowany patent amortyzacji IsoSpeed, który sprawia, że ten rower po prostu płynie po nierównościach i w sumie trochę tak jak w Cannondale'u mieliśmy tego Kingpina, no tak właśnie tutaj mamy IsoSpeeda, czyli kolejny jakby system sprawiający, że niby prosty rower, niby klasyczny gravel, rama właściwie nie odbiegająca wyglądem od tego, co było choćby w Grizzlu, no ale mamy tutaj do czynienia ze sprzętem, który będzie dawał znacznie więcej komfortu i po prostu będzie płynął po terenie, wybierając nierówności. Ponownie bardzo prosty układ napędowy 1x12 SRAM Rival XPLR XS, czyli dedykowany do gravela napęd jednorzędowy z kasetą o szerokiej rozpiętości przełożeń. Wcześniej pokazywałem rowery Wam, które miały Apexa, tutaj akurat jest Rival, czyli grupa wyższa. No i jeżeli chodzi o Checkpointa, no to no bardzo fajny, uniwersalny gravel tak naprawdę, który ma szerokie spektrum zastosowania. Można śmiało z nim pojeździć bardziej sportowo, można śmiało pojeździć bikepackingowo, można też śmiało udać się w trudniejszy teren, bo jest to bardzo wdzięcznie prowadzący się rower, sprawdzona geometria. Mieliśmy też tą okazję testować ten rower, także no po prostu jest to sprzęt, który jakby spełnia wszystkie potrzeby takiego gravela, który ma być jednym gravelem do wszystkiego i naprawdę śmiało można nim pojeździć i trudniejsze ścieżki i pojechać sobie na kilka dni z torbami i wziąć udział w gravelowym wyścigu. No i to wszystko, już tak jak powiedziałem, na bezprzewodowym Rivalu kosztuje 22 299 zł. Teraz czas na gravela, który ma zupełnie inną filozofię i myślę, że to jak został zaprojektowany, to jest zupełnie inny pomysł, inna wizja niż te pierwsze trzy rowery, które Wam pokazywałem. To jest Rondo Milk CF1. Gravel, który no naprawdę wygląda niesamowicie oryginalnie i ma też niesamowicie oryginalną geometrię. Myśmy zresztą mieli okazję testować jego wersję aluminiową. No i Piotrek, który na nim jeździł, powiedział, że to jest rower o tyle ciekawy, że im trudniej tak naprawdę w terenie, tym lepiej na nim się jeździ. No i dużo jest w tym prawdy. Jak się spojrzy na geometrię tego roweru, no to to jest gravel, który jakby swoją budową, kątami poszczególnych rur wywodzi się od roweru górskiego. I teraz prawda jest taka, że jest na rynku, myślę, taka właśnie nisza graveli dla osób, które są mocno nieprzekonane do tego typu roweru. Przecież ja sam mam masę znajomych, którzy jeżdżą głównie na MTB i mówią, nie, szosa nie dla mnie, gravel też nie dla mnie, bo jednak to jest sprzęt wciąż gdzieś tam bliski szosie, no a ten gravel mi się wydaje, że jest zupełnie daleki od szosy, jest bardzo bliski jednak rowerowi MTB, szczególnie jeżeli spojrzymy na jego geometrię. I teraz myślę sobie, że jest masa takich właśnie użytkowników, którzy myślą, ok, chciałbym mieć taki rower, który jest trochę szybszy, trochę bardziej uniwersalny, który pozwala gdzieś tam dojechać po asfalcie czy po szutrze z większą prędkością niż na rowerze górskim, no ale jednocześnie są to osoby, które chcą sobie po prostu pojechać gdzieś w góry, na jakąś wycieczkę, powiedzmy po duktach leśnych i po szutrach, ale nie znają trasy, nie wiedzą, czy nie trafi się jakiś singielek, czy jakiś trudniejszy zjazd. No i ten sprzęt, z tego co Piotrek mi mówił, naprawdę w takim ciężkim terenie prowadzi się wyśmienicie. Oczywiście są tutaj pewnego rodzaju ograniczenia, tak, brak amortyzacji o ponad 40 fabrycznie milimetrów, chociaż może być oczywiście więcej. Natomiast pamiętajcie o tym, że no, jest to właśnie taki rower, że kiedy jedziemy na jakąś wycieczkę w ciężkim raczej terenie i nie znamy trasy,
i spotkać nas może bardzo wiele rzeczy, no to właśnie taki gravel już odjechany w stronę tego terenu może się sprawdzić. Też chciałem, żebyście to wiedzieli, że powiedzmy Grizzly jest rowerem takim podróżniczo, bikepackingowo, terenowym, uniwersalnym. Topstone podobnie, Checkpoint jest jeszcze nieco bardziej wyścigowy, chociaż też jest niesamowicie uniwersalnym gravelem, a to Rondo Milk jest z kolei bardziej skierowane w stronę trudnego terenu, a oczywiście w ofercie Rondo są też inne gravele na łatwiejszy teren i to jest właśnie fajne, że ten segment graveli jest tak zróżnicowany, że każdy może wybrać coś dla siebie. Ten rower jest całkiem fajnie wyposażony. Mamy tutaj grupę SRAM Access Rival XPLR, także znowu gravelowy napęd 11x12. To jest widać standard generalnie w tych rowerach, które dla Was wybrałem, bo to po prostu jest dobry, udany napęd i na tym się fajnie jeździ w terenie. Do tego oczywiście, tak jak powiedziałem, karbonowa rama i to wszystko za 19 999 zł. No i na koniec rower, który jako jedyny w tym przeglądzie jest zbudowany na napędzie dwublatowym, to jest Fuji Yari Carbon 1.1. Rower, który zresztą mieliśmy okazję testować i w prawym górnym rogu Waszych monitorów jest link do testu tego roweru. Ciekawy gravel, na pewno ciekawy dlatego, że jest to rower, który niepowtarzalnie wygląda. Zresztą tak samo trochę jak Rondo, które no też wygląda niepowtarzalnie. No to Yari ma tą swoją taką ramę, której nie da się pomylić z niczym innym. Natomiast Yari to jest rower taki typowo uniwersalny. Jest to gravel, który sprawdzi się i na wycieczkach, i w podróżowaniu, i ma też śmiało opcję, żeby pojechać sobie trochę bardziej sportowo, trochę bardziej dynamicznie i tak naprawdę ma też masę możliwości konfiguracji, bo oczywiście wyjściowo jest sztyca, która ma taki patent, jakby tutaj taką wstawkę, która dodatkowo poprawia amortyzację, ale śmiało można założyć tutaj dropera. Tutaj na dole jest możliwość zamontowania takiego zbiorniczka dodatkowego na przewożenie jakiejś części serwisowej typu dętka czy pompka. Tutaj na górze jest taki patent do montowania dodatkowo żywności. Naprawdę tutaj w tym rowerze jest masa takich małych rozwiązań, które sprawiają, że możemy sobie ten rower czy spersonalizować, czy obliczyć bagażem. Widelec ma flip chipa, czyli właśnie regulowany offset. Zresztą tak samo jak w Rondo, to jest taki flagowy patent Rondo, o którym nie powiedziałem. Tam jest zawsze widelec typu Twin Tip, czyli właśnie z możliwością regulacji geometrii, ale w Yari też jest taki patent. Także to jest naprawdę fajny rower, który, tak jak powiedziałem, wygląda oryginalnie, wygląda niepowtarzalnie. Jednym się może podobać, innym nie, ale to naprawdę bardzo sprawny, uniwersalny gravel, którego mieliśmy okazję testować. Wrażenia z jazdy na tym sprzęcie były naprawdę dobre. No i zwróćcie uwagę, że rower na karbonowej ramie, jeżeli chodzi o komponenty pozostałe, tak jak koła, kierownica, wszystkie te takie drobne rzeczy, nie odstające poziomem od tego, co pokazywałem Wam wcześniej. I tutaj akurat na GRX-ie 2x11, no i tak wyposażony sprzęt kosztuje 3499 euro. To jest w tym momencie około 15 300 zł, wyraźnie taniej niż większość tych rowerów, które Wam pokazywałem wcześniej. A naprawdę jest to sprzęt ciekawy i godny uwagi. No i słuchajcie, tak jak powiedziałem, nasza formuła jest niezmienna od tamtego roku. 5 rowerów, które dla Was wybrałem. Oczywiście na rynku jest ciekawych rowerów więcej. Tak, ktoś powie, że mogłem pokazać model tej marki, tamtej albo jeszcze innej. I oczywiście tak jest. Ja wybrałem dla Was te 5. To jest kilka ciekawych rowerów uniwersalnych, sprawdzonych, bądź czymś się wyróżniających, co akurat my redakcyjnie uznaliśmy, że warto wziąć pod uwagę i pokazać te modele jako ciekawe propozycje na fajnego gravela karbonowego z kolekcji na 2024 rok. Także mam nadzieję, że Wam się podobało. Zostawcie kciuka w górze. No i oczywiście widzimy się w kolejnych odcinkach z tej serii. Trzymajcie się, do zobaczenia.